początkiem 2020 roku na pierwsze miejsce wśród preparatów stosowanych w medycynie estetycznej zdecydowanie wysunęły się biostymulatory. Zabiegi kolagenowe i polinukleotydowe zdobyły sobie popularność naturalnością i utrzymującym się długo, choć nie pojawiającym się od razu po zabiegu efektem odnowienia, nawilżenia i napięcia skóry. Dziś w programie jest doktor nauk medycznych Agnieszką Surowiecką, specjalistą, chirurgiem, lekarzem medycyny estetycznej oraz międzynarodowym trenerem i szkoleniowcem Chroma Pharma. Porozmawiamy o polinukleotydach. Najnowszym preparatem polinukleotydowym w medycynie estetycznej jest Juvenus, którego światowa premiera miała miejsce w październiku 2021 roku. Na rynku pojawił się nowy preparat o nazwie Juvenus. Czym dokładnie jest Juvenus? Juvenus to polinukleotydy. Polinukleotydy, czyli jak działają polinukleotydy? Polinukleotydy działają w trójkierunkowym mechanizmie, to mają bardzo silne działanie antyoksydacyjne, bardzo silnie łapią wodę, czyli też będą nawilżały skórę i ponadto pobudzają fibroblasty do rozplemu, do dojrzewania i do produkcji kolagenu. A na czym konkretnie polega ten mechanizm antyoksydacyjny w preparacie? Tutaj jest kwestia samej budowy cząsteczki polinukleotydów. Zawierają one aromatyczne fragmenty, które wychwytują wolne rodniki i je przytrzymują. Stale jesteśmy narażeni na stres oksydacyjny, na promieniowanie słoneczne, na spaliny, na zanieczyszczenia, czyli jakby cały czas ta nasza skóra otrzymuje wolne rodniki i dzięki takiemu produktowi jesteśmy w stanie powstrzymać ich niszczące działanie. Dodajmy, polinukleotydy nie są żadnym obcym dla organizmu preparatem. Przeciwnie, są to występujące we wszystkich organizmach małe fragmenty kwasów nukleinowych DNA i RNA. Hamują fotostarzenie, zwalczają wolne rodniki, do tego zwiększają nawilżenie tkankowe. Jak pani doktor powiedziała o polinukleotydach, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to preparat o nazwie Nukleofil. Czy możemy te dwa preparaty ze sobą porównać? Czy jest jakiś sposób wartościowania lepszy, gorszy, czy po prostu do innych zadań? Myślę, że jest jeszcze za wcześnie, żeby takie porównania tworzyć, dlatego że Juvenus dopiero co wszedł na polski rynek. Ja mam przyjemność pracować na tym produkcie już kolejny miesiąc i z moich wstępnych doświadczeń wynika, że Juvenus działa szybciej. Szybciej mamy ten efekt nawilżenia, szybciej mamy efekt takiej ładnej, nawilżonej, jędrnej skóry. Działa też silniej. I tutaj trzeba naprawdę uważać, aspekty techniczne okazują się bardzo istotne. Jeżeli podamy zbyt duże depozyty w jedną okolicę, niestety mogą powstać obrzęki i takich pacjentów oglądałam też, jak robiłam szkolenia za granicą. Zwłaszcza jeżeli pracujemy kaniulą, tutaj polecam, żeby zrobić 2-3 punkty wejścia i ten produkt równomiernie na małe depozyty rozłożyć. Ale jak mówimy o opuchnięciu, to kojarzy mi się to głównie z twarzą, bo przede wszystkim pacjenci po zabiegach na twarz skarżą się na opuchliznę. Czy ten preparat jest dedykowany wyłącznie na twarz? Oczywiście możemy inne okolice ostrzykiwać. Bardzo lubię zabieg na dłonie, efekty są absolutnie spektakularne. Tak samo szyja, dekolt, fantastyczne rezultaty. Też robiliśmy taki zabieg taką techniką kanapkową na rozstępy na brzuchu, czyli wykorzystując produkt medium, czyli tym o niższym stężeniu, podawaliśmy bardzo płytko, bardzo drobne depozyty w same rozstępy i następnie produktem Strong już głęboko w skórę właściwą po to, żeby całą tą skórę wzmocnić i żeby nabudować nowy kolagen. I już po pierwszym efekcie mieliśmy bardzo fajne rezultaty, oprócz takiego zagęszczenia skóry, wzmocnienia, to też znacznie te rozstępy się poprawiły. We'll be right back.
mówiąc bardzo ogólnie, męska skóra różni się od damskiej skóry. Mężczyzna też troszeczkę inaczej zachodzą u niego te mechanizmy starzenia się. Więc czy ten preparat również pomoże mężczyznom, czy możemy go w przypadku męskich skór stosować? Jak najbardziej możemy stosować u mężczyzn. Też ja nie lubię feminizować mężczyzn, więc też no nie każdą technikę jesteśmy w stanie zaproponować facetowi, tak nazwijmy. Czy są męskie ostrzykiwania, tak zwane? Oczywiście są produkty, które są dedykowane tylko i wyłącznie dla mężczyzn, są linie produktowe typowo men. Akurat Juvenus powiedziałabym, że jest uniseksem, jest dla każdego rodzaju skóry, właściwie dla każdego wieku, zachowując oczywiście, że no pacjentów około 20 roku życia raczej tutaj dajmy im coś łagodniejszego, kwas hialuronowy, nieusieciowany, peelingi. Tutaj od 30 roku życia myślę, że spokojnie możemy stymulować fibroblasty i produkcję kolagenu, ale też uniseks, tak, możemy działać i u mężczyzn, i u kobiet, zwłaszcza, że ten produkt działa przede wszystkim na jakość skóry, czyli zagęszczamy skórę, nie zmieniając rysów twarzy, więc dla panów jak najbardziej fantastyczny zabieg, żeby wyglądali naturalnie, ale świeżo. Juvenus to preparat, który ma formę żelu. Czy to coś zmienia raz dla lekarza przy podawaniu, a dwa dla pacjenta przy późniejszych odczuciach pozabiegowych? Myślę, że nie. Żel jest na bazie polinukleotydów i soli fizjologicznej. Zabieg jest praktycznie bezbolesny, zwłaszcza, że mamy dołączoną fantastyczną igiełkę, bardzo cienką 30G, która jest prawie niewyczuwalna. Oczywiście jest grupa pacjentów, którzy będą czuli to takie rozchodzenie się produktu, ale powiedzmy, że to jest jakiś niewielki procent, większość pacjentów możemy ostrzyknąć bez znieczulenia. Produkt szybko się wchłania, jest całkowicie reabsorbowalny, więc jakby tutaj nie mamy ryzyka nadkorekcji, nie mamy ryzyka, że powstaną jakieś grudki. No, musimy liczyć się z tym, że jeżeli będzie zbyt duży depozyt na jedno miejsce, no to może być obrzęk, ten obrzęk utrzymuje się do kilku dni i samoistnie znika. A w jaki sposób podajemy preparat Juvenus? Czy to jest tylko jedna dedykowana technika, czy możemy po prostu dowolnie żonglować metodami podawania, żeby osiągnąć dany efekt? Oczywiście technikę możemy dobrać w zależności od naszego doświadczenia, ale także od potrzeb pacjenta. Są trzy najważniejsze rzeczy, które musimy jednak pamiętać. Pierwsza rzecz, o której już wspominałam, to podawanie bardzo drobnych depozytów. Jeżeli podamy zbyt duże depozyty, no to będziemy mieli przejściowy obrzęk, który ustąpi po kilku dniach, no ale po co mamy mieć pacjenta, który się denerwuje, że jest obrzęknięty. Więc pamiętajmy, że tutaj depozyty 0,1 ml to jest naprawdę taka dedykowana objętość. Dwa, podajemy w głębokie warstwy skóry właściwej. Jeżeli podamy zbyt powierzchownie, będziemy mieli grudkę, będziemy mieli taką reakcję z nadwrażliwości. Ale i grudkę najważniejsze, wchłanialną. Ona się nie rozpuszcza, bo to w sensie podskórnym. Nie mamy tutaj jakby, to nie jest tak jak przy kwasie hialuronowym, gdzie możemy podać hialuronidazę i go rozpuścić. Tutaj niestety musimy czekać, aż nasze nukleazy, które działają w skórze, po prostu ten produkt rozpuszczą. I trzecia rzecz, nie podajemy w okolice oczodołu, tak? Czyli nie podajemy na tak zwaną dolinę łez, nie podajemy na powiekę dolną, nie podajemy na powiekę górną, z tego względu, że ten produkt tak silnie działa, naprawdę możemy mieć tych pacjentów mocno puchniętych, więc to są takie obszary, w które się nie wybieramy. Wiemy już, że preparat ma silne działanie. W takim razie ile zabiegów musimy wykonać, żeby osiągnąć zamierzony efekt? A efektem z reguły jest to, że chcemy wyglądać dużo młodziej. Przynajmniej dwa zabiegi są potrzebne. W protokole oczywiście mówimy od 3 do 4. To jest taki produkt, który możemy powtarzać. Ja zalecam wykonywanie zabiegów co 4 tygodnie. Oczywiście, jeżeli mam taki fast track, bo pacjenci potrzebują wyglądać szybciej, dobrze, to robimy co 2 tygodnie, ale wtedy musimy się liczyć z tym, że no, ten obrzęk pozabiegowy może być troszeczkę większy. Czyli tak podsumowując, 3 zabiegi mniej więcej co 4 tygodnie.
dzisiaj rozmawiamy o preparacie Juvenus, ale myślę, że to, o co chcę zapytać, to dotyczy wielu innych preparatów. W zasadzie chcę zapytać o postępowanie po zabiegu. To postępowanie pacjenta w domu. Co pacjent powinien zrobić, na co uważać? Przede wszystkim zachować miejsca wkłucia w czystości. Tutaj jakby pomysły pacjentów na to, co można zrobić z tymi miejscami wkłucia, jest bardzo ważne. Zawsze mówię, żeby kotek, piesek nie polizał, tak? Bo mimo, że prawda, żyjemy bardzo blisko z naszymi pupilami, pamiętajmy, żeby... Ale mówi się, że zwierzęta mają antybiotyk na języku. No, mam trochę inne doświadczenia z tym i mam raczej doświadczenia, że te bakterie, które są w ślinie naszych pupili, są no, trudno leczące się, jeżeli dojdzie do takiego nadkażenia takiego miejsca. Dla nich dobre, dla nas niekoniecznie. No to raczej bezpośrednio po zabiegu, bo zawsze proponuję, żeby ten kontakt i to przytulanie i całowanie naszych zwierzaków troszeczkę ograniczyć, na ile się to dam. Czy polinukleotydy to przyszłość medycyny estetycznej, przyszłość anti-aging? Myślę, że w ogóle medycyna regeneracyjna i biostymulacja to przyszłość medycyny anti-aging i to jest fantastyczne, że ten trend się zmienia, że już nie mamy tych przerysowanych pań z wielkimi policzkami, z wielkimi ustami, tylko właśnie chcemy stymulować, chcemy poprawiać jakość skóry, chcemy wyglądać indywidualnie, chcemy wyglądać naturalnie, więc jak najbardziej biostymulacja to jest ten kierunek, który mam nadzieję będzie się dalej rozwijał.